3 kwietnia w Kościerskim Kinie Remus będzie można po raz kolejny zobaczyć przedstawienie Król Lew. Przypomnijmy, że spektakl jest efektem ubiegłorocznych warsztatów teatralnych Krzysztofiki, które prowadził pan Krzysztof Kaczmarek. Witam serdecznie wszystkich widzów. 3 kwietnia, już niebawem, na deski kina Remus powraca nasze kultowe przedstawienie Król Lew warsztatów teatralnych Krzysztofiki. Obiecałem to moim aktorom, a także widzom, którzy nie mogli z różnych względów obejrzeć ten spektakl. Chociaż wiem, że są tacy, którzy oglądali go po kilka razy. A zatem zapraszam bardzo serdecznie wszystkich chętnych. Chociaż gramy w godzinach dopołudniowych, tak zwanych szkolnych, to przecież każdy, kto ma wtedy wolny czas, może do nas się wybrać. Szczególnie zapraszam uczniów klasy pierwszej, bo już niedługo po otrzymaniu promocji będą uczniami starszymi klasy drugiej. A wiem, że wiele szkół podstawowych, bo miałem telefony, nie obejrzało tego spektaklu. A jak kiedyś powiedziała jedna widzka, a mam to nagrane, że to jest, proszę pana, lepsze niż film. No, lepszej rekomendacji dla reżysera być nie może. Nasze warsztaty teatralne istnieją już 15 lat. Tak, w tym roku jubileuszowa edycja naszego spotkania letniego we Wdzycach. Zaraz po świętach rozpocznie się rekrutacja. Myślę, że tak jak dawniej będzie ona trwała 48 godzin. A w tym roku przygotowujemy nową wersję Shreka. Już pracuję nad scenariuszem, Ewa Tucholska-Jaszczak pracuje nad choreografią, a Krzysztof Jaszczak nad muzyką. Będą hity nie tylko znane ze Shreka, ale i w ogóle z całego świata. Cudowna muzyka, wspaniałe aranżacje. A zatem warto zapisać się na nasze warsztaty. A póki co, 3 kwietnia, już niedługo, widzimy się w naszym zaprzyjaźnionym, cudownym, wspaniałym kinie Remus.